Z tej strony Ima, witajcie na kanale. Emocje związane z aktualizacją 80 już za nami, choć tak naprawdę chyba większych emocji nie było, bo aktualizacja była bardzo techniczna, ale już wkrótce większy update 9.0. Tutaj spodziewamy się różnych niespodzianek, więc postaram się przygotować dla Was jakiś materiał na ten temat. A tymczasem zapraszam do odcinka z serii Ring, poświęconemu dzisiaj dwóm czołgom, P-44 Pantera i Progetto M-35 Mod 46. Dwie maszyny pod pewnymi względami bardzo do siebie zbliżone, bardzo podobne, ale pod innymi kompletnie różne. Jak zawsze w życiu, diabeł tkwi w szczegółach. Pantera to 8-tierowy czołg średni nacji włoskiej, który wyróżniają dwie cechy. Po pierwsze, czołg jest bardzo dynamiczny i bardzo szybki, nawet biorąc pod uwagę niedawny nerf. A druga rzecz to magazynek specyficzny, bo włoski, z doładowaniem. Progetto również jest czołgiem nacji włoskiej, jednakże w przeciwieństwie do drzewkowej Pantery jest to czołg premium. Maszyna jest mniejsza od poprzednika, bardziej kompaktowa i uchodzi za czołg w mecie i jedną z najlepszych obecnie dostępnych premek na swoim tierze. Również Progetto wyposażony jest w tego samego rodzaju magazynek, choć w przypadku obu czołgów jest pomiędzy tymi działami troszkę różnic. DPM Pantery to prawie 2300 obrażeń w stosunku do niespełna 2000 Progetto, tutaj zdecydowany punkt dla Pantery. Również penetracja jest mocnym punktem Pantery, 213 mm w stosunku do 189 Progetto. Ewidentnie widać, że włoska premka dość mocno w tym aspekcie nie domaga. Alfa, i tutaj mamy z kolei przewagę Progetto, 240 obrażeń na pocisku w stosunku do 225 u Pantery, która dodatkowo wystrzeliwuje swoje pociski co 3 sekundy, w przeciwieństwie do Progetto, który ma tutaj przewagę i strzela co 2,5 sekundy. Również czas celowania jest krótszy w przypadku Progetto, 1.39 w stosunku do 1.71, ale uczciwie trzeba powiedzieć, że oba działa celują dość szybko, a do tego mają praktycznie rzecz biorąc taki sam rozrzut, który wynosi 0.285, czyli są bardzo celne. Pantera jest w stanie obniżyć armatę o 8 stopni, z kolei Progetto o stopień więcej, czyli o 9. Jak widzicie, w przypadku armaty detale decydują o całokształcie. Pantera posiada bowiem armatę, która ma wyższy DPM i wyższą penetrację. Z kolei Progetto potrafi zadać wyższe obrażenia na strzał. Niestety z przebijaniem będzie mieć pewne problemy. Obie armaty są obiektywnie bardzo dobre, a to jak sprawdzą się w starciu bezpośrednim ze sobą, zobaczymy już za chwilę. Ciekawie prezentuje się kwestia pancerza. W przypadku Pantery mamy około 50-60 mm w dolnej płycie, 160 na przedniej. I tu trzeba powiedzieć, że dzięki odpowiedniemu skontowaniu będzie się dawało tą przednią płytą od czasu do czasu odbijać, co zobaczycie na filmie, a na jarzmie około 200 mm, co również daje Panterze możliwość odbijania części przynajmniej pocisków od czołgu 8 tieru. Z kolei na garnku oczywiście standardowo łatwe przebijanie, no i na boku mamy około 50-55 mm, więc przynajmniej hajekowanie nie powinno być dozwolone, również na wieży niewiele, z tyłu powyżej 50 mm, więc Pantera powinna być bezpieczna także w przypadku pocisków HE uderzanych w tył. Pancerz Progetto to zupełnie inna para kaloszy, mamy bardzo niewiele pancerza na przedniej płycie, na dolnej płycie, tutaj będziecie całkowicie przebijalni, również cała wieża jest praktycznie rzecz biorąc żółciutka, jak widzicie na screenie, jedynie jarzmo posiada pancerz warstwowy i ten pancerz warstwowy na jarzmie będzie od czasu do czasu w stanie coś odbić, jakieś pociski, ale też nie jest zbyt wysokokalibrowe, nie licznie na bouncy od na przykład 9-otwierowych czołgów. Ciekawostką Progetto jest również pancerz warstwowy na bokach, dzięki czemu pociski na przykład typu hit będą się tam tędy ślizgać, niestety tył jest bardzo mięciutki, tutaj pociski HE będą bez problemu wchodzić, w przeciwieństwie do Pantery, która raczej nie będzie odłamkowymi burzącymi uszkadzana. Można powiedzieć, że Pantera posiada zdecydowanie więcej pancerza, a to czy przełoży się na jakieś odbicia, zobaczymy w starciu 1:1 i 7:7 obu maszyn. Przechodzimy do mobilności, a tutaj suche liczby pokazują nam, że również w tym względzie Pantera jest czołgiem lepszym. Prędkość maksymalna to 60 km w stosunku do 55 km Progetto. Mamy zdecydowanie większą moc silnika, 990 koni do 770, ale stosunek mocy do masy jest bardzo zbliżony i w obu czołgach praktycznie wynosi tyle samo, w okolicach 22,20 konia na tonę. Czy te wartości przełożą się na równorzędną mobilność obu czołgów? No zobaczmy. Ustawiamy czołgi koło siebie, poszli. Na prowadzenie co ciekawe wysuwa się Progetto, ale myślę, że ta maszyna minimalnie szybciej wystartowała. Zobaczmy co będzie się działo dalej. Wydaje mi się, że Pantera wysuwa się już w tej chwili na delikatne wyprzedzanie, na prowadzenie. Tak, za przełomem przejechała, wyprzedziła Progetto i zobaczcie jaka jest sytuacja. Czołg cały czas się rozpędza, tymczasem Progetto osiąga swoją maksymalną prędkość. Pantera go wyprzedza, cały czas prowadzi, nie traci prędkości i właśnie w tej chwili
powolutku, z prędkością 60 km na godzinę, dojeżdża na metę oczywiście jako pierwsza, posiadając wyraźną przewagę nad Progettem. Jest więc czołgiem ewidentnie mobilniejszym. Niedawno Pantera została znerfiona, jej mobilność została osłabiona, otrzymała lekkiego buffa do pancerza, natomiast Wargaming stwierdził, że jej prędkość na poziomie czołgu lekkiego no jest lekką przesadą i jestem w stanie się z tym zgodzić, bo czołg wciąż, jak mogliście zobaczyć, jest naprawdę bardzo szybki. A teraz przechodzimy do bitew w formacie 1-1, w znanym formacie, jak wspomniałem, w Himmelsdorfie wokół fontanny. Czołgi zaczynają się obijać, padają pierwsze strzały, Pantera już zdążyła przebić Progetto nawet dwa razy. Posiada więc lekką przewagę i zobaczymy, jak będą wyglądały te bitwy, jak będą wyglądały odbicia. O, mogliście właśnie zobaczyć, że Pantera odbija jednak. Jeśli ją się ustawi odpowiednio pod kątem, jeśli ten pancerz będzie dość mocno skątowany, nachylony, to pociski odbijają i wydaje mi się, że nie będzie to pierwsze odbicie, które mogliście przed chwilą zobaczyć. Zaraz bowiem będziemy też mogli zaobserwować dalszą część bitwy. Tutaj oczywiście możecie się zorientować, że bitwa będzie bardzo miała taki charakter, że tak powiem kolokwialnie, macany, ponieważ czołgi no, nie posiadają mocnego pancerza, więc starają się nie wychylać, znajdywać tylko przestrzały, żeby wsadzić gdzieś pestkę, samemu jej nie otrzymać równocześnie, no bo oczywiście wyjechanie na YOLO nie miałoby większego sensu. Szczególnie, że Pantera, jak już wspominałem, posiada wyższy DPM, więc prawdopodobnie w takim starciu bezpośrednim, w którym nie będą chroniły czołgi żadne przeszkody, no będzie miała przewagę i będzie w stanie ten DPM wykorzystać i szybciej po prostu sklipować Progetto, w związku z czym Progetto musi grać ostrożnie i to stara się nasz zawodnik tutaj robić. Znaleźć sobie przestrzał, oddać pestkę, schować się i zrobić to jak najczęściej tak, żeby przeciwnik w tym czasie nie był w stanie nam oddać strzałów. Zresztą jak też widzicie, no te strzały jednak dingają i Pantera zdecydowanie więcej dinga. Dinga zarówno bokiem pancerza przedniego płyty, dinga także jarzmem, w związku z czym te odbicia się zdarzają. Mamy 1-0 dla Pantery, pierwsza bitwa na korzyść tego czołgu, teraz drugie starcie, zobaczymy jak tym razem sobie poradzą czołgi. Teraz obserwujemy bitwę z perspektywy właśnie Pantery, a nie Progetto. O, Pantera bardzo mocno i szybko wyjechała na Progetto i myślę, że próbuje zrobić właśnie to, o czym mówiłem, czyli wykorzystać swój DPM, to, że przeładowuje szybciej te pociski jednak mimo wszystko, że ten DPM jest o 300 aż obrażeń wyższy, to jest naprawdę sporo i chce po prostu sklipować Progetto, a przy okazji możecie też zobaczyć, jak wygląda pancerz Progetto z perspektywy czołgu, który ma ponad 200 penetracji, no jak możecie dostrzec, nie ma tego pancerza zbyt wiele, ale co ciekawe, w zwarciu, w sklejce również zdarzają się jakieś okazjonalne odbicia, najprawdopodobniej wtedy, kiedy przeciwnik strzeli właśnie w okolice jarzma, tam te odbicia się zdarzają. No i mamy 2-0. Pantera wykorzystała teraz szybciutko swój DPM, wyjechała bezpośrednio na Progetto i mamy drugą bitwę do przodu dla Pantery, a teraz już trzecie zwarcie. No, zawodnik grający Progetto musi coś zrobić. Widać, że w takim bezpośrednim zwarciu 1-1 Progetto jest o wiele trudniej, posiada słabszy pancerz, posiada również mniejszą mobilność, choć tu akurat nie jest najważniejsze w tym wypadku. Tutaj czołgi się obijają na krótko, nie ma możliwości rozpędzenia się, ale równocześnie jeszcze zwróćcie uwagę, no są te odbicia. Pantera jednak, co by nie powiedzieć, przynajmniej w tym zwarciu 1-1 linga i częściowo jest to na pewno zasługa tego pancerza, który jak się mocno skontuje, potrafi odbić, a częściowo również niestety wada Progetto, który jak wiecie ma tylko 189 mm penetracji i to nie jest dużo na 8 tierze. Tak naprawdę to jest dość średni wynik, trzeba się często wspomagać pociskami premium, w związku z czym no nie jest to najlepsza sytuacja. Szczególnie w zwarciu z takimi czołgami, które potrafią przy dużym kącie odbić, tak jak Pantera. Biorąc pod uwagę również to, że kiedy Progetto walczy na przykład z czołgiem ciężkim, wiadomo, że wtedy musimy przełączyć na tego Golda, no ale wtedy jest też inna sytuacja. Tutaj nie musimy, bo przełączając od razu też tracimy też DPM jeszcze bardziej, w związku z czym Progetto stara się strzelać pociskami normalnymi, nie tylko goldowymi, żeby nie zwiększać dystansu pomiędzy DPM-em swoim a Pantery. Ale będzie musiał zawodnik coś tu wymyślić, bo z tego co widzę, no to sytuacja nie wygląda różowo. W tej chwili jest dość wyrównanie, jeśli chodzi o ilość punktów HP obu czołgów, ale Progetto chyba będzie zaraz coś musiało zrobić, coś czuję, że tak się będzie to wyglądało. Tak jest, jeszcze ładne odbicie i wyjeżdża w tej chwili na Panterę, jest w stanie ją sklipować na trzy pociski, tylko fartownie przebić jeszcze jedna pestka i zaraz będziemy widzieć. Tak jest, wynik 2-1. A więc w starciu 1-1 mamy wynik 2-1 dla Pantery. Bitwy w trybie 7-7 odbywają się przy użyciu dwóch zbalansowanych drużyn. Rozpoczynamy pierwsze trzy bitwy na mapie Hellada w trybie bitwy standardowej. Mamy w tej chwili podgląd na Pantery, jak możecie się
domyśleć, cała bitwa i wszystkie walki tutaj będą się odbywały właśnie w tej zachodniej, wschodniej, przepraszam, części mapy. Myślę, że tam będą się tam będą podjeżdżały czołgi, właśnie to możemy w tej chwili zobaczyć. Zajmują pozycję charakterystyczną dla medów, bo z reguły tutaj się gra medami, zresztą też te miejscówki zawsze Wam bardziej polecam. No i zaczyna się teraz wymiana. Wszystkie czołgi praktycznie biorąc stoją naprzeciwko siebie. Mamy 7 Panther, 7 Progetto. Cała sytuacja jest klarowna, więc wiadomo, gdzie to stoi. Tutaj Wam pokazuję jeszcze też przy okazji czasami z góry, jak się układa sytuacja. 4 Panthery z jednej strony, 4 Progetto z drugiej strony, po 2 Progetto i Panthery troszkę niżej w okolicach tego amfiteatru rzymskiego, czy też ruin, no i zaczyna się wymiana. Zobaczymy, co będzie decydowało o zwycięstwach i porażkach, czy będzie to pancerz Panther, czy będzie to bardziej uniwersalne maszyny w mecie Progetto. Zobaczcie, tutaj jeden Progetto popełnił błąd, wyjechał, odizolował się od reszty zawodników swojej drużyny i niestety został bardzo szybko zgaszony i za to ukarany. W tej chwili mamy sytuację 2-1 dla Panther i wydaje się, że posiadają one lekką przewagę. Po pierwsze czołgów, po drugie grają bliżej siebie, zawodnicy są lepiej, zdaje mi się, skoordynowani. Tak jest, izolują przeciwników. Tutaj trzeci Progetto już spadł i mamy sytuację 6-4. Bardzo niewygodną, ponieważ zwróćcie uwagę, że teraz podczas tej bitwy wszystkie Progetto zamknęły się na górce. Jest to dla nich bardzo niewygodna pozycja, ponieważ nie mają gdzie uciec, to z jednej strony, z drugiej strony, no Panthery mogą też wykorzystywać wieże. Teraz próba rushu przez Progetta, oczywiście w takich sytuacjach trzeba się przebić, próbować, no ale niestety ta próba jest zakończona porażką, bo 4 czołgi nie były w stanie przebić się przez 6 Panther, w dodatku jeszcze straciły dużo HP i mamy sytuację, w której w pierwszej bitwie pada wynik 1-0 dla Panther. Zaczynamy drugą bitwę, perspektywa Progetto tym razem, na razie jest 1-0, tak jak się mogliście spodziewać i ja się też spodziewałem, na Helladzie gramy na tą stronę mapy, ponieważ jest ona bardziej wygodna do gry dla czołgów średnich, zresztą nie tylko do czołgów średnich, bo często polecam właśnie też na swoich filmach właśnie tą stronę, no ale zobaczmy, co będzie dalej się działo. Teraz zobaczcie, jest inna sytuacja, bo Panthery nie pojechały tak jak wcześniej, ale pojechały od drugiej strony, od miejscówki strony czołgów ciężkich i zajęły te miejscówki, które napierają na miejscówki czołgów średnich, które normalnie tutaj jadą, czyli na Panthery, na Progetty, przepraszam. Możecie teraz sobie teraz zobaczyć, w jaki sposób wygląda rozłożenie czołgów. Wszystkie Panthery z tej strony mapy, od środka, atakują, napierają na miejscówki medów i zaczynają się teraz wymiany. Znowu, trochę snajpienia, trochę kampienia, nikt nie chce się tutaj wychylać, nikt nie chce tutaj łapać jakiejś próby najechania na przeciwnika. Dopóki nie ma takiej potrzeby, strzelamy. I możecie też zobaczyć przy okazji teraz, podczas tych strzałów, że po pierwsze celność nie jest idealna, że zdarza się rzucić Progetto również jakimś babolem, być może to są cechy indywidualne, być może to jest kwestia armaty, tutaj nie przesądzam, ale oprócz tego też bardzo często zdarzają się odbicia. Panthery dingają naprawdę sporo, jeden Progetto, znowu błąd zawodnika, izolowany, zobaczcie, Panthery przesunęły się bardzo ładnie dołem, przejechały tą południową stroną i już dwie napierają od środka w stronę Progetto, próbując je zamykać. To jest bardzo niedobra sytuacja, bo czołgi, które będą flankować, no będą w stanie strzelać z boku, więc Progetto wcześniej czy później znajdą się w krosie. Trzeba na to bardzo uważać, a niestety nie reagują na sytuację, zwróćcie uwagę. Cały czas toczy się walka, Progetto stoją w miejscu i wykruszają się, tracą pojedyncze czołgi. To są również błędy indywidualne, bo w takich sytuacjach nie można sobie pozwolić na brawurę. Mimo, że to jest symulacja randomowych bitew, to gramy troszkę jak tak naprawdę jak na turnieju, mamy drużynę siedmioczołgową, po drugiej stronie jest przeciwnik, musimy grać razem, musimy grać w sposób zwarty. Oczywiście gramy bez komunikacji, audio, bitwy mają jak najbardziej przypominać randomki. Zobaczcie teraz, dwa Progetto zobaczyły, że tutaj jest izolowana Panthera, bardzo ładny podjazd, jeden czołg zszedł, to trzeba było zrobić już wcześniej, ale niestety jest cios za cios, bo jakkolwiek Progetto uzyskał lekką przewagę, zniszczyły dwie Panthery, to same również dają się, zobaczcie tutaj, zamykać i pojedyncze czołgi się wykruszają. Wynik 3-4 dla Panther. Zobaczymy, co będzie dalej. Dalej niestety spadają kolejne czołgi. Został nasz sam ostatni zawodnik, który Really Sniper, który będzie próbował tutaj coś zrobić, ale nie sądzę, żeby było to możliwe, bo przewaga była zbyt duża i mamy 2-0 dla Panthery. Zaskoczeni? No ja powiem szczerze, nie do końca. Mamy trzecią bitwę. Teraz z kolei podjazd dynamiczny Panther. Jak wiecie, to są czołgi troszkę szybsze, troszkę dynamiczniejsze, co daje im tą przewagę, że mogą szybciej podjechać na miejscówkę. Oczywiście zależy też, jaka jest mapa, z której strony grają, bo wtedy też bardzo wiele od tych elementów zależy. Ale tutaj mamy na razie klasyczną rozgrywkę w okolicy miejscówki południowej, tej miejscówki południowo-wschodniej dla czołgów średnich. Zajmowanie sobie
zajmowanie sobie stanowisk, z których możemy grać troszkę na wieżę, którymi możemy się schować za górką, wymiana strzałów, próba oddania przeciwnikowi więcej strzałów niż my przejmiemy. Tutaj taka dynamiczna teraz potyczka pomiędzy dwiema, trzema panterami i dwoma, trzema progettami, które próbują się obijać na bardzo krótki dystans. Takie akcje są zawsze niebezpieczne. W przypadku jakiejś raszy, w przypadku uzyskania przewagi ilościowej dwóch czołgów na jeden czy trzech na dwa, wtedy taki czołg, który zostaje sam, jest izolowany, natychmiast spada. I tutaj możecie zobaczyć, jedna pantera już spadła i jedno progetto również już spadło. Mamy bardzo wyrównaną sytuację. No, spadła też druga pantera, czyli progetto uzyskały lekką przewagę i zaczyna się lekko nerwowo robić, w związku z czym pantery próbują pchać, próbują uzyskiwać też jakieś sytuacje jeden na jeden, co nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Jak mogliście też zobaczyć przed chwilą, jedna pantera właśnie zjechała, a tutaj macie też przy okazji, pokazuję Wam z góry, jak wyglądają te potyczki już na bardzo krótki dystans, w jaki sposób rozjeżdżają się czołgi. Mamy przewagę progetto, które grają o wiele sensowniej w tej bitwie. Widać, że wyciągnęły jakieś wnioski gracze kierujący progetto. Trzymali się bliżej siebie, podjeżdżali pojedyncze czołgi. Mamy już w tej chwili 5 do 3 dla progetto. Spadają kolejne pantery, które zdaje się, że za wiele tu już nie będą w stanie zrobić. Dokładnie ostatni gracz. I mamy wynik 2 do 1. Zmiana mapy, przechodzimy na Kastylię. Ta mapa również wydaje mi się charakterystyczna dla medów, w związku z czym w tym przypadku będziemy mieć tutaj podjazd w stronę klasztoru i właśnie tak możecie zobaczyć, w jaki sposób to wygląda. Zajmowanie pozycji w okolicach tego wzgórza centralnego, który jest w zasadzie jedyną możliwą miejscówką do zagrania przy 7 medach z jednej i z drugiej strony, no jechanie w drugą stronę oczywiście, w stronę miejscówki czołgów ciężkich nie miałoby żadnego sensu. Progetto bardzo ładnie zajęły tą miejscówkę i wjechały troszkę głębiej. Jeśli wasi przeciwnicy będą was spychać, będą zajmować lepsze pozycje, będą aktywniejsi, to będziecie mieli większy problem. Właśnie tak teraz jest tutaj w przypadku panter, które odpuściły troszkę i dojechały z większym opóźnieniem na tą miejscówkę, no bo też grały ze strony, której mają jakby dalej na tą miejscówkę, w związku z czym progetto uzyskały lekką przewagę i w tej chwili wydaje się, że mają tutaj lepsze przestrzały, między innymi z tej górki na dół. Tam nieopatrznie wjechała sobie jedna pantera, która została bardzo szybko pokarana, wydojona do zera i zjechała do garażu. Zresztą wymiany idą cały czas, widzę, że jest dynamicznie, bo tutaj próby podjazdu, progetto próbują podpychać te pantery, izolować czołgi, łapać jakieś pojedyncze. Tak jest, czołgi spadają i mamy w tej chwili przewagę 2 do 3 dla progetto. A tu możecie zobaczyć, 4 pantery obijają się z trzema progettami, jest jakaś próba dzikiego pusza tych panter, tu udało się jeden czołg zniszczyć, zobaczymy, co będzie się działo dalej. Takie pusze oczywiście mają sens, szczególnie kiedy przeciwnik ma też przewagę i możecie wy zrobić przewagę w jakimś miejscu, ale żeby push miał sens, no to nie można dać się też sflankować, nie można dać się skrosować i wjechać sobie na tyły, a właśnie to się dzieje. Co prawda panterom się to udało przepchnąć tą flankę, ale jak możecie zobaczyć, wyprztykały się zupełnie dwa czołgi na ogrysku, trzeci troszkę więcej zachował, ale to jest za mało niestety, żeby móc coś porobić. Te dwa ogryski spadają, trzeci czołg już w tej chwili izolowany jest na dojedzenie i właśnie to się powolutku dzieje, czołg zjeżdża i mamy 2-2, a więc na Helladzie 2-0 dla progetto, na Kastylii 1 punkt dla progetto i również 1 na Helladzie, w związku z czym jest 2-2 i decydująca piąta bitwa. Zobaczmy, jak teraz się będzie wyglądała sytuacja. Pantery grają z drugiej strony, więc szybciej zajęły miejscówkę bardziej wysuniętą. Teraz one zajmują te miejsca, które w poprzedniej bitwie zajęły progetto. Możecie sobie też zobaczyć z góry, w jaki sposób wygląda rozłożenie czołgów na mapie. W mojej opinii dojechanie tutaj jest bardzo decydujące w przypadku tych potyczek pomiędzy medami, no gdziekolwiek indziej chcielibyśmy jechać, nie miałoby to żadnego sensu, tylko tutaj można się obijać, więc mamy taką miejscówkę, która z jednej strony ma górki, z drugiej strony ma troszkę możliwości gry właśnie na wieżę, ma możliwość przestrzału w dół, więc jest całkiem ciekawie. No i zobaczcie teraz, w jaki sposób zamknęły się progetty. No to jest progetto, to jest bardzo niedobra sytuacja. 5 czołgów na górze, jeden czołg w mieście, zajął niepotrzebnie bazę B, jeden czołg zjechał na dół i niestety progetty dają tutaj przeciwnikowi fory, bo pantery są wszystkie na górze, dwa progetty zjechały na dół, tak nie wolno robić, nie wolno odpuszczać takich sytuacji, bo wtedy przeciwnik otrzymuje przewagę ilościową i jest w stanie was popchnąć większą ilością czołgów w stosunku do waszej ilości. Panter jest tu, zobaczcie, praktycznie rzecz biorąc wszystkie są w kupie, to daje im dużą siłę ognia. Pamiętajcie, że mamy do czynienia z magazynkami, które potrafią w krótkim czasie, w ciągu kilku sekund sklipować, strzelając, fokusując ogień przeciwnika, w związku z czym to jest bardzo ważne, żeby tych przeciwników nie było tu więcej niż nas. A niestety progetty zrobiły błąd, właśnie się lekko splitowały, dwa czołgi odjechały, teraz dojeżdżają, ale już jest za późno niestety. Te dwa czołgi, które tutaj widzicie, właśnie zrobiły błąd, odpuściły sobie klasztor, zjechały na dół i niestety pantery wykorzystały przewagę.
przewagę ilościową i dokończyły przeciwnika, którego właśnie, tak jak mogliście przed chwilą zobaczyć, jadły do końca. Okej, okay. Bitwy drużynowe za nami były bardzo wyrównane, wynik 3-2, myślę, że mógł być tak naprawdę w każdą ze stron. To, jakie wnioski wyciągniecie z tych bitew, zależy od Was. Ja zwracam uwagę na dwa bardzo istotne szczegóły. Po pierwsze, wbrew pozorom, spora ilość odbić panter, które dość sporo przy skontowanym pancerzu przed nim były w stanie te pociski dingać. I to jest do pewnego stopnia zaskakujące, do pewnego nie. Jeśli weźmiecie pod uwagę, że jednak penetracja progę to nie jest najwyższa, a te 160-170 mm na przednim skontowanym pancerzu pantery to jednak jest troszkę. Jak widać, potrafi zrobić robotę. Pantery dingały też jarzmem, zresztą Pragetto również dingał jarzmem. Po tym, co zobaczyliście, jak uważacie, który czołg jest lepszy? W mojej ocenie, mimo różnic i pewnych przewag na przykład pantery nad Pragettą, w innych miejscach przewag Pragetto nad panterą, uważam, że oba czołgi są równie dobre. Mimo że dzisiaj minimalnie wygrała pantera, to wydaje mi się, że Pragetto jest tak samo mocnym czołgiem, tak samo dobrym. Nie da się wskazać jednego z nich i powiedzieć, że jest zdecydowanym zwycięzcą. Są to dwa tak samo mocne czołgi. Tylko od Waszych preferencji, Waszego stylu gry zależy, czy bardziej podejdzie Wam Pragetto, czy zdecydowanie wpasuje się w Waszą styl gry Pantera, która jest większa, przez to bardziej nieporadna, ale za to mobilniejsza i ma odrobinę więcej pancerza. Pragetto jest mniejszy, również bardzo mobilny, przez to lepiej wpisuje się też w metę gry, ale posiada też wady w postaci m.in. niższego DPM-u i niższej penetracji. Oba czołgi świetne. Myślę, że odcinek nie daje jednoznacznej odpowiedzi na to, który czołg jest naprawdę lepszy. Każdy z Was musi wybrać ten, którym Wam się lepiej gra. Mój typ to Pantera. Trzymajcie się, cześć!